Aby lepiej zrozumieć to, co wydarzyło się z uczniami z Emaus podczas spotkania z martwych Jezusa, to powinniśmy się cofnąć do Starego Testamentu, a dokładniej do Księgi Mądrości Sracha, gdzie w XVII rozdziale czytamy: Bóg dał człowiekowi wolną wolę język, oczy, uszy i serce zdolne do słuchania. I czytamy dalej: umieścił oko w ich sercu, aby wielkość swoich dzieł im ukazać. Człowiek w Biblii myśli sercem. My jako istoty stworzone przez Boga posiadamy zdolność widzenia tego, czego nie widać. No mówimy, że w naszym życiu najważniejsza jest miłość. No ale kto zobaczył miłość? Miłości nie widać. Rozpoznaje się po znakach, po decyzjach, po słowach, po działaniu, natomiast jej jako samej nie widać. I to, czego nie widać, jest dla nas, chrześcijan, najważniejsze. Tak już zostaliśmy stworzeni, że jesteśmy w stanie dostrzegać to, czego nie widać. Mądry Syrach powie: dzięki sercu. Wchodzi ktoś do pomieszczenia i jesteśmy w stanie zobaczyć, czy ktoś jest życzliwie nastawiony, czy nie. Pewne rzeczy niewidzialne widzimy. Niekiedy się mylimy, ale często ta wewnętrzna, tak zwana inteligencja duchowa jest trafna. Inny przykład. No, przeczuwamy, że jesteśmy kimś więcej niż tylko to, co opisuje biologia czy medycyna. Coś nam mówi, że miłość to jednak nie tylko sama chemia w mózgu. Tylko coś więcej. Albo patrząc na wydarzenia, na swoją historię życia, odkrywamy tam obecność Boga. Albo kiedy czytasz, albo słyszysz jakieś słowa, to masz poczucie, że coś się w tobie rodzi. Że masz większe zrozumienie siebie, masz pragnienie modlitwy, masz pragnienie Boga. Dzięki sercu, Posiadamy zdolność widzenia tego, czego nie widać. Starożytni święci ojcowie, serce nazywali słowem kardia. I tu nie chodzi oczywiście tylko o fizyczny organ, ale o takie duchowe centrum ludzkiej istoty, obejmujące cały umysł, wyobraźnię i uczucia. Serce można tak metaforycznie powiedzieć, że to jest taka kraina nietknięta przez słowa miejsce gdzie wszystko jest czyste, gdzie jesteśmy najbardziej przy sobie, najbardziej prawdziwi, gdzie możemy poznawać Boga i zjednoczyć się z nim. Ja mam świadomość, że my mamy pewien problem z terminem serce. Świętej pamięci Benedyktyński mnich Ojciec Zatorski zauważył, że w kościele zachodnim od średniowiecza nastąpiła pewna ewolucja tego pojęcia, i ta zmiana spowodowała taki rozdział wewnętrzny, że serce zostało pojęte jako centrum uczuć, a rozum i wola zamieszkały w głowie czyli serce uczucia, a głowa to rozum i wola. A dzisiejsza kultura, w której żyjemy, no ona jest przeniknięta też mówieniem o sercu właśnie jako centrum uczuć. I nawet w potocznym języku oddziela się serce od rozumu, tak jakby jedno wykluczało drugie. Problem jest taki, że jeśli serce jest oderwane od prawdy i dobra, to nie postrzega prawidłowo. No ktoś powie, poszedłem za głosem serca, zostawiłem żonę i trójkę dzieci, bo mi tak serce podpowiedziało. Znam przypadek, że żona odeszła od męża po sześciu miesiącach od śrubu, bo serce jej tak podpowiedziało. No i ten mąż chce walczyć o to małżeństwo, pyta, co może zrobić. Tam nie było żadnej zdrady, żadnej przemocy, nie. Idę za głosem serca i koniec. To jest przykład serca oderwanego od prawdy i od dobra. Tylko to, co czuję, jest prawdziwe. Jeżeli czegoś nie czuję, to nie istnieje, albo jest nieważne. Natomiast serce w Biblii nadaje się jako narząd rozeznający, kiedy ma kontakt z Bogiem, i jakby to jeszcze dodało wielu starożytnych świętych, jest wolne od namiętności. Słowo Boże nam mówi, że poprzez serce, w którym działa Duch Święty, odkrywamy obecność Boga. I teraz przypomnijmy sobie dzisiejszą scenę, ze spotkania zmartwychwstałego Jezusa, uczniowie z Emaus rozpoznają Jezusa dzięki sercu, dzięki temu, co się w nich samych dzieje. Spotykają się z nim fizycznie, mogą go widzieć, widzą go oczami, no ale wiemy, że Pan Jezus był już po zmartwychwstaniu, więc miał ciało uwielbione, przemienione. To ciało można było dotykać, i to widzimy w historii św. Tomasza Apostoła. Ale nie było też ograniczone materią ani czasem. Uczniowie widzą Jezusa, ale go nie rozpoznają. I autor Ewangelii mówi, że ich oczy były jakby na uwięzi. Dopiero kiedy serce im zapłonęło, rozpoznali zmartwychwstałego Jezusa. Jeżeli chcemy rozpoznawać obecność zmartwychwstałego Jezusa w swoim życiu, to powinniśmy zadbać o swoje serce. To naprawdę ma znaczenie, czym karmimy swój umysł, na co patrzymy, czego słuchamy. To wszystko ma wpływ na nasz duchowy wzrok. To wszystko ma wpływ na nasze serce. A kiedy serce mamy pokorne i czyste, to możemy widzieć Boga. Chciałbym Was zachęcić do zapoznania się ze stroną twójbrat.pl. Wejdźcie na tę stronę, tam znajdziecie wszystkie potrzebne informacje i pomóżcie się z naszych braci. Będziemy bardzo wdzięczni. Zostańcie z Bogiem.